prosta o równaniu takim, jak tutaj widać, jest prostopadła do prostej o takim równaniu, stąd wynika, że, no i szukamy wartości parametru m. Najpierw tak, może przypiszmy sobie dwie te proste. Mamy tak, y równa się 2 przez mx plus 1 oraz y równa się minus 3 drugie x odjąć 1. I my z treści zadania wiemy, że ta prosta jest do tej prostej prostopadła. Czyli musimy się zastanowić, jaki musi być spełniony warunek, aby dwie proste były do siebie prostopadłe. Otóż ich współczynniki kierunkowe muszą być równe minus 1, no i wtedy wiemy, że dwie proste będą prostopadłe. Czyli gdzie się znajdują te współczynniki kierunkowe? Gdybyśmy sobie zapisali wzór funkcji w postaci kierunkowej, to widać, że a znajduje się przy x. Czyli w przypadku tej naszej prostej, pierwszej, to będzie a1, czyli a1 to będzie 2 podzielić przez m, a w przypadku tej drugiej prostej, to będzie nasze a2, czyli a2 to minus 3 drugie. No i teraz my sobie to podstawimy do wzoru, czyli mamy tak, a1, czyli 2 podzielić przez m, razy a2, czyli minus 3 drugie, i to ma być wszystko równe minus 1. Czyli tak, najpierw wykonajmy sobie tutaj mnożenie. Oczywiście wynik dodatni razy ujemny da nam wynik na minusie. I mamy tak, minus 2 razy 3 to będzie 6, m razy 2 to będzie 2m, równa się minus 1. No i teraz pozbędę się tego minusa, czyli obie strony podzielę przez minus 1, czyli mamy tak, 6 przez 2m równa się 1. No i żeby pozbyć się mianownika, to obie strony pomnożę przez to, co mamy w mianowniku, czyli przez 2m. Czyli po lewej stronie mi zostanie 6, tu mamy 1 razy 2m, czyli 2m. I żeby wyznaczyć m, obie strony podzielę przez 2, czyli m będzie równe 6 podzielić przez 2, czyli 3. Tak więc poprawną będzie odpowiedź D.